Adam Mickiewicz, Dziady, część trzecia. Akcja tej części toczy się w Wilnie pod Lwowem oraz w Warszawie. W prologu widzimy celę w więzieniu, które kiedyś było klasztorem bazylianów. Jest to cela Gustawa. Gdy dowiedział się on, iż zostanie uwolniony, na ścianie celi napisał po łacinie: umarł Gustaw, a narodził się Konrad. W pierwszej scenie widzimy więźniów, którzy spotykają się w celi Konrada w Wigilię. Było to przywitanie nowego więźnia, Żegoty. Trafił on do celi, mimo że nie był jednym ze spiskowców. Wszystkie te aresztowania odbyły się z rozkazu i inspiracji senatora Nowoslicowa. Jeden z więźniów, Tomasz, zaproponował pozostałym, aby ci więźniowie, którzy nie mają rodzin, poświęcili się dla pozostałych i sam zaproponował, iż taką grupą pokieruje. Uczestnicy spotkania opowiedzieli sobie o strasznych warunkach, w jakich byli przetrzymywani, o złym jedzeniu, o głodzie i osłabieniu. Opowiadali o kibitkach, które wiozły dzieci na Syberię. Widzieli wśród tych ludzi swoich przyjaciół. Żegota opowiedział zebranym bajkę o diable, który dążył do zniszczenia ziarna, które Bóg ofiarował ludziom. Zakopał je więc w ziemi, ziarno zaś wydało plon. Następnie wspólnie zaśpiewali pieśń nawołującą do zemsty. Konrad, pod wpływem nagłego natchnienia, wygłosił małą improwizację. W jego wizji unosił się nad ziemią w postaci orła. Chciał też zobaczyć przyszłe losy Polski. Nagle jednak nad orłem przeleciał wielki kruk, zasłaniając widok. Wielka improwizacja to monolog Konrada, w którym zastanawia się on nad swym losem jako poety i artysty. Czuł się kimś wyjątkowym, wrażliwym i gotowym do podjęcia wielkiej misji wyzwolenia kraju. Konrad czuł się jednością z krajem i ojczyzną. Cierpiał za cały naród. Zbuntował się także przeciwko Bogu, nie mogąc pogodzić się z zastaną sytuacją. Zarzuca mu, iż nie może on dać ludziom prawdziwego szczęścia. Przez jego usta przemawia w końcu szatan, nazywając Boga carem. W tym wyznaniu Konrad mdleje, a duchy zaczynają walczyć o jego duszę. W scenie trzeciej do sali Konrada przybywa ksiądz Piotr. Odprawia nad nim egzorcyzmy, aż w końcu duch wyznaje księdzu, iż w jednym z klasztorów Rosjanie przetrzymują młodego Rollinsona, który zastanawia się, czy nie popełnić samobójstwa. Gdy zły duch opuścił w końcu ciało Konrada, ksiądz nakazuje mu żarliwą modlitwę. Ewa, mieszkająca na wsi pod Lwowem, ma widzenie. Maryja podaje swojemu małemu synowi Jezusowi kwiaty. On w śnie zasypuje nimi Ewę. Następnie czytamy o widzeniu księdza Piotra. Obserwujemy księdza przebywającego na modlitwie. W jej trakcie ukazują mu się kibitki jadące na Syberię oraz siedząca w nich młodzież. Wśród nich znajduje się tajemniczy Mesjasz o imieniu 44, który ma w przyszłości zbawić kraj. Ksiądz widział też Polaków niosących krzyż, cierpiących jak Jezus i opłakiwanych przez ich matkę wolność. Umarły naród jednak zmartwychwstał i uniósł się do nieba ubrany w białe szaty. Widzenie senatora to senne koszmary, które dręczą Nowoslicowa. Nagle wszyscy odwracają się od niego, a on traci szacunek, zaś diabły walczą w śnie o jego duszę. Odbyło się spotkanie na balu, w którym uczestniczyła cała warszawska elita. Zauważyć można podział na dwie grupy wśród obecnych na sali. Przy drzwiach stali młodzi patrioci, zaś w środku, przy stolikach, zasiadała towarzyska śmietanka, damy, oficerowie i literaci. Tematem ich rozmów była wyższość literatury francuskiej nad polską, wspaniałość balu i dobroć senatora. Młoda dama z towarzystwa rozmawiającego przy drzwiach zachęca obecnych do wysłuchania opowieści o Cichowskim. Szambelan nie chce słuchać i wychodzi. Reszta zgromadzonych przystaje na propozycję. Adolf opowiada o tym, jak przed laty uznano, że zaginiony Cichowski się utopił. Tymczasem jednak został uwięziony. Poddawano go okrutnym, wymyślnym torturom. Mimo, że znęcano się nad nim, nikogo z towarzyszy nie wydał. Kiedy po latach więziennej poniewierki wynędzniały wrócił do domu, był człowiekiem zupełnie wyniszczonym, stracił pamięć. Elita uznała, iż historia ta zawiera zbyt dużo wątków realistycznych i zbytnio obfitowała w drastyczne szczegóły. Damy uznały zgodnie, iż cała polska literatura jest mierna i nie dorasta do literatury francuskiej. Nie zgadzali się z tym całkowicie młodzi stojący przy drzwiach.
Według nich elita całkowicie upadła moralnie i nie interesowała się sprawami istotnymi dla ojczyzny. Piotr Wysocki tak zakończył i podsumował dyskusję. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz we wnętrzu ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i zastąpmy do głębi. Bal u senatora. Wydarzenia rozgrywają się w domu senatora w Wilnie. Zgromadzeni na balu grają w karty i beztrosko rozmawiają. Senator Nowosilcow, a także Pelikan, Doktor i Bajkow wspominają o sprawie Rollinsona, który na skutek ciężkiego pobicia przy przesłuchaniu zachorował. Senator zdziwił się także, iż ten mimo to żyje. Na salę weszła matka chłopaka, pani Rollinson. Żądała od senatora widzenia się z synem lub pozwolenia na zaprowadzenie do niego księdza. Nowosilcow udał, iż nie ma pojęcia, o czym ona mówi, ale wspaniałomyślnie obiecał, iż jak najszybciej postara się poznać szczegóły sprawy. Rollinsonowa przyjęła jego tłumaczenie i stwierdziła, że jest dobrym człowiekiem. Po wyjściu kobiety senator wydał rozkaz, by zaprowadzić ją do syna. Doktor natomiast doraził, by w jego celi otworzyć okno i umożliwić tym samym chłopakowi popełnienie samobójstwa. Doktor rozkazał, by księdza Piotra poniżyć. Ten zaś powiedział mu, iż jeszcze tej nocy umrze. Pani Rollinson dowiedziała się, że jej syn został wyrzucony przez okno z trzeciego piętra i zginął. Wpadła więc na salę podczas trwania balu. Bluźniła przeciw Nowosilcowowi, rzuciła na niego klątwę, po czym zemdlała. Tymczasem dało się słyszeć głośny trzask, po czym okazało się, iż właśnie piorun trafił, zgodnie z przepowiednią, w doktora i ten zginął. Okazało się, że Rollinson spadając z okna nie umarł, ale tylko został ranny. Ksiądz za zgodą senatora poszedł do sali chłopaka, a po drodze spotkał jeszcze Konrada, prowadzonego akurat na przesłuchanie. Ksiądz wyznał Konradowi, iż widzi tajemniczą, daleką podróż, w którą ma udać się Konrad, a w jej trakcie odnajdzie dziwnego mężczyznę. Żołnierz prowadzący Konrada przerwał dalszą rozmowę. W scenie 9 widzimy noc dziadów. Wydarzenia rozgrywają się na cmentarzu, gdzie odbędą się dziady. Pojawiły się zjawy doktora i Bajkowa, którzy nie zaznali spokoju po śmierci. Jedna z kobiet prosiła o przywołanie ducha jej kochanka. Guślarz uczynił to jednak bez skutku. Gdy zbliżał się dzień, kobieta i guślarz zobaczyli wozy ze skazańcami wiezione na Syberię. Zauważyli, iż był tam Konrad ze śladami krwi na piersiach. Ustęp podzielony został przez autora na części. Droga do Rosji, przedmieścia stolicy, Petersburg, pomnik Piotra Wielkiego, przegląd wojska, dzień przed powodzią petersburską 1824 oraz Oleszkiewicz. Mickiewicz opisywał stolicę Rosji, Petersburg, jako miasto całkowicie zależne i bezkrytyczne wobec cara. Autor mieszkańców Petersburga nazwał sługusami. Pielgrzym, czyli Konrad, spotkał tajemniczego mężczyznę, co wcześniej przepowiedział mu ksiądz. Jak się okazało, był to malarz i mistyk, Oleszkiewicz. Pomnik Piotra Wielkiego Mickiewicz skontrastował z rosyjskim carem oraz pomnikiem Marka Aureliusza w Rzymie. Rosję autor przedstawił jako kraj chcący militarnie podbić inne państwa i narody. Car chciał uzyskać za wszelką cenę kolejne militarne sukcesy bez względu na ofiary i koszty. Mickiewicz w liście do przyjaciół Moskali wskazywał czytelnikowi, iż także sami Rosjanie są przez cara gnębieni i nie są do końca wolni. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.